Jesteście w CGM-ie, tutaj Ralf Kamiński, Artur Rawicz, a naszym gościem jest dzisiaj przepiękna, przezdolna i przeprzeprze Natalia Schroeder. Witamy cię w dwóch światach. Dzień dobry, witam serdecznie. Bo wy mieliście, ale we trójkę to nie mieliśmy odezji. Nie mieliśmy, ale bardzo mi miło. No tak. I się cieszymy, że jesteś. Ja też. Jak się czujesz, Natalka? Teraz jak włączyliście kamerę, to się trochę zestresowałam. A powiedziałeś, że wcześniej było w ogóle ekstra. Powiedziałeś, że się czujesz jak na egzaminie. Tak, no bo siedzicie naprzeciwko. Patrzy, ja nie wiem, jak w którą parę oczu mam patrzeć. Macie w ogóle tam, co ci się bardziej podoba. Moje lewe i macie podobny kolor oczu. Oczu? Tak, tak, tak. Wow. Widzisz, czy chyba jednak nie, Artur to... jest moim ojcem, który próbuje mnie wciągnąć do tego świata dziennikarstwa muzycznego. No. Czy który ty jesteś, w którym roku? 9-0. 9-0. No, 9-0. Wakacje w Pobierowie? No, bardzo to północ kraju? Południe. Północ. No, czyli może twoje tereny. Jezus, to może jeszcze ja mam jakąś cegiełkę w tej historii swoją. No ty na pewno nie, ale kto tam wie, kto tam w twojej wielkiej... W ogóle z tym prze to tak nie... ten, bez przesady, nie? Tak teraz mi się przypomniało, że tak powiedziałeś, ale byłam taka spięta, że nie zarejestrowałam tego. Dlaczego bez przesady? Nie, tylko to już pomijmy ten temat, żeby, że ja mówię ci, że absolutnie nie i teraz przechodźmy dalej. Ja uważam, że absolutnie tak, ponieważ... Można by było powiedzieć i zarzucić ci, że jesteś genialną wokalistką i tylko to, ale ty nie tylko śpiewasz, nie tylko jesteś piękna, ale również piszesz i coraz fajniej się rozwijasz w swoim zawodzie. Tak naprawdę tą debiutancką płytę wydałaś dosyć późno, bo ty istniejesz od wielu, wielu, wielu lat, jesteś gdzieś tam w mediach, a twoja debiutancka płyta okazała się w 2016 roku. To co tak długo? Wiesz co? Nie wiem. Mm-hmm. Ja cały czas powtarzam, że w moim życiu jakoś wszystko się dzieje bardzo naturalnie. To znaczy, wypuszczałam single najczęściej, nawet jak miałam plany, to te plany potem diabli brali i nic się z tych planów w końcu nie rodziło i to wszystko i tak działo się spontanicznie. Ja chciałam wydać płytę 16 razy wcześniej, wiesz. Miałam terminy, one się cały czas przekładały, działy się różne rzeczy, które powodowały, że to cały czas schodziło na drugi plan. No i płyta pojawiła się w 2016 roku i szczerze, bardzo się cieszę, że to się wydarzyło wtedy. To było jakby podsumowanie tych wszystkich wielu lat, bo ich faktycznie trochę było, nie tak dużo może, jak mogłoby się wydawać po twoim intro, ale myślę, że po jakichś tam 4-5 latach zebrałam po prostu singlowo taki materiał, który mógł się już skumulować na jednym krążku. A czy trudniej jest wydać debiutancką płytę, będąc właśnie tą osobą medialną, czyli jakby mając już jakąś tam markę zrobioną w tym biznesie? Wiesz co, chyba nie patrzyłam jakby na to przez taki pryzmat. Bardziej, że pewnie byłam narażona na więcej komentarzy, no bo funkcjonowałam. Wiem, pytano mnie wielokrotnie w wywiadach, kiedy ta płyta się pojawi, że to już nie wypada, bla, 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 więc ja czułam presję, czułam wzrok na sobie. No już nie byłam takim całkowitym no-name'em, tak jak, że jak wydałam płytę, to ona gdzieś tam się odbiła jakimś echem, więc być może pod tym względem jest trudniej, ale ja jakoś tego w ogóle tak nie rozpatrywałam. Bardziej skupiłam się na tym, żeby to była spoko płyta i uważam, że ona była spoko. Ona była mało spójna, brzmieniowo i nawet merytorycznie bym powiedziała, ale to dlatego, że te utwory powstawały po prostu przez spory okres czasu. To nie była kwestia tego, że ja pracowałam nad płytą 2-3 miesiące, czy nawet rok, tylko na płycie były numery sprzed 2 lat i numery sprzed miesiąca, więc jakby ja, a ja przez 2 lata mocno się zmieniłam. Więc to było, dla mnie to było podsumowanie. To nie był jakiś taki projekt rozpoczynający nową drogę, tylko to był projekt podsumowujący dla mnie. No, czyli rozpoczęcie jest przed tobą? I jakby, wydaje mi się, że płyta, która pojawi się teraz, bo jestem przed wydaniem płyty, będzie już tym momentem, tym takim prawdziwym początkiem, tym takim bardziej świadomym, no bo tamto to ja byłam... A, czyli jakby... tamto to był taki przedskoczek. Oglądałaś kiedyś Małysza, nie? Tak. To jest taki najpierw lecz, taki, co się nie liczy, nie? A to spoko porównanie. No, też nie chcę też jakby teraz bagatelizować tamtej płyty, no bo uwielbiam ją i mimo tego, że mam do niej 3583 zastrzeżenia, to na pewno bym ostatecznie nic nie zmieniła, no bo tak widocznie w tamtym momencie czułam, i to jest wszystko szczere, prawdziwe. Tam jest bardzo dużo moich kompozycji, bardzo dużo moich tekstów, które na tamten moment wydawały mi się
wspaniałe i piękne i tak samo aranżacyjnie. Wszystko wydawało mi się wspaniałe i piękne. Teraz wiadomo, że mniej. Ale to było tak, że po prostu był 2016 rok, pojawiła się płyta i to była płyta, która zawierała 2015, 2014, 2013, kawałek 2016. A ty ją grałaś w 16, w 17, tak, w 18. Tak, ją grałam. Mało tego, ja wiem, że niektóre utwory będę pewnie grała do końca życia. A to pech, co? No, słuchaj, no muszę się z tym pogodzić i jakoś nauczyć się jakoś radzić sobie z tym. No. A takie doświadczenia, właśnie na przykład ta świadomość, że czasami jakiś numer, który niechcący wyjdzie i zostanie szlagierem no. I potem musi być grany na bis przez kolejne 3 dekady. Wiesz, masz 17 płyt na koncie, 19, 2 DVD koncertowe i w ogóle tam, wiesz, Unplugged i płytę z orkiestrą symfoniczną. I duet i coś tam. To zawsze jest takie ryzyko, że gdzieś na początku drogi się popełni taki numer, który będzie w luku się. I no tak. Biorąc pod uwagę te doświadczenia z 2016 roku, teraz jak pracowałaś nad płytą. Teraz pracuję, bo to jakby. Czy pracujesz, przenosisz jakieś doświadczenia na. Powyciągałeś sobie jakieś wnioski? W sensie, że teraz próbuję robić utwory na tyle uniwersalne, żebym dawała radę je grać za 20 lat. Albo żebyś na przykład nie wstydzić tekstu, albo coś, wiesz, kurde, nie musisz poprawiać. To się chyba tak nie da, no jakby. Ja wiesz, 2 lata temu, jak tworzyłam jakieś tam rzeczy, no to przecież robiąc to, nie myślałam sobie, o kurde, a się będę wstydzić za 5 lat? No nie myślałam tak, nie? Zresztą, okay, ja się w ogóle nie wstydzę niczego, co nie, zrobiłam. Nie, no, no to tak zabrzmiało, jasne. Jakbyś się miała czego wstydzić, to jest trochę... Tak, nie. W sensie, ja nabieram doświadczeń i uczę się. Natomiast jestem przekonana, że jak bardzo bym nie była zachwycona krążkiem, który wydam teraz, to na bank, jak spotkam się za jakiś czas, to pewnie będę miała zastrzeżenia. To jest chyba zupełnie naturalne. No nie wiem, Ralf, czy też tak masz. Ale ja już, jak będziesz grał 20 lat, może jeszcze. Ja nie słucham bez swojego. Ciebie za 30 lat. Ja już nie słucham swojej płyty. A może. Ja słucham twojej płyty cały czas niezmiennie. Dziękuję, Natalia. Jesteś przekochana. Ale właśnie do tego, bo to, co mnie zdziwiło tak naprawdę, no. Bo ja zanim cię poznałem, tak jakby face to face, to znałem cię z tej właśnie strony bardziej takiej popstar, która gdzieś wygrała Taniec z Gwiazdami, istnieje w tych mediach ogólnopolskich, dużych. Mhm. I to, co było dla mnie takim ogromnie przyjemnym zaskoczeniem, to jest to, że ty cały czas jakby jesteś na bieżąco w muzyce. Przede wszystkim też w muzyce alternatywnej, że ciebie widać na koncertach młodych, mhm, też debiutantów, że ty kupujesz bilety, że wspierasz ich, że się tym interesujesz, a powiem ci, że to wcale nie jest oczywiste dla wielu wykonawców. Też można powiedzieć z tej takiej alternatywy, która jest tak artystyczna, że nie wiadomo, o co chodzi. I skąd jest coś takiego u ciebie? Wiesz, bo mogę w ogóle ci powiedzieć, Artur, bo pewnie nie wiesz, jak my się poznaliśmy z Ralfem, bo to było tak, że ja pojawiłam się na koncercie Ralfa na openerze trochę przypadkowo i on po prostu mnie tak bardzo oczarował, że oczywiście od razu po powrocie kupiłam płytę. I ta płyta była ze mną całe wakacje. Ja po prostu ją przewałkowałam od A do Z na każdy możliwy sposób, w każdym możliwym miejscu, w każdej możliwej sytuacji. Jakby... Dobra, dobra, zostaw to dla siebie. Nie, dobra. Dobra, bez przesady. Tego to mi nie błagam. Mówiłaś. Nie, jakby w sensie, że była ze mną naprawdę na dobre i na złe. I ja byłam tak bardzo oczarowana Ralfem. I teraz mówię zupełnie szczerze, bo też gadaliśmy o tym, bo ci o tym mówiłam. Napisałam do niego na Instagramie, że po prostu jestem totalnie oczarowana, że jestem zachwycona, że to jest piękne. I że to tak bardzo do mnie trafia. No i Ralf niestety nie obserwował mnie na Instagramie, więc nie przeczytał tej wiadomości. Ale potem przez wspólną naszą znajomą Weronikę, którą pozdrawiam. Ja również. Do siebie jakoś dotarliśmy. Mhm. I w listopadzie w końcu moja wiadomość została odczytana. Po nie wiadomo kiedy. Po 4 miesiące. Od tego czasu zawsze patrzę no w wiadomości tego, inne. No właśnie, od tego czasu się pokochaliśmy, prawda? Oj, bardzo. Tak. Ja się wychowałam trochę w muzyce takiej bardziej offowej, alternatywnej. Bo jesteś z bardzo muzycznej rodziny. Tak, z takiej, wiesz, jesteś... u mnie jest jakby dużo bardziej zawsze było wszystko na offie, niż komercyjnie. I też dzięki temu jest taka, myślę, ogromna otwartość na tak, różną ja, muzykę. Tak, bardzo. Czy możemy podejrzewać, że teraz Natalia Schroeder zmierza w stronę alternatywy? Wiesz co, ja... uważam, że ważne jest to, żeby mieć otwartą apetynę i po prostu przyjmować różne dźwięki,
są granice oczywiście, ale dobrze wybierać, ale też jakby być zorientowanym, co się dzieje po prostu. Nie tylko w tej w komercji, w której ja siedzę, nie lubię tego słowa, no ale... Dobra. No powiedzmy w popie, to jest pop, czysty pop, bo można tak powiedzieć. Ostatecznie, czego ja bym bardzo chciała, to ja bym chciała, żeby te nasze światy dwa trochę, które póki co są dość taką jasną i dużą granicą oddzielone, czyli ta alternatywa i ten mainstream komercyjny, one póki co się w ogóle nie przenikają. Jakby ja wiem, że ten nasz świat mainstreamowy, popowy, to by bardzo chętnie zapukał do tego alternatywnego, tylko z różnym odbiorem to się spotyka. Natomiast alternatywa się dość mocno odcina. Nie mówię absolutnie tutaj o tobie, bo ty jesteś też bardzo otwarty, ale ja to zauważam dość często, że my spadamy na tę półkę z kategorii jakby to jest coś słabszego, no nie? To nie jest taki produkt premium. A zerkając sobie trochę na zachód, ja wiem, że jakby nie jesteśmy zachodem, ale uważam, że fajnie by było się bardziej przecierać, w sensie bardziej rozumieć wzajemnie, może w części razem współpracować, bo pop i mainstream też może być naprawdę na dobrym poziomie. Ale kogo to jest wina? Czy to jest wina wytwórni, czy to jest wina dużych mediów? Tak to, nie jest jakby kwestia każdego wykonawcy z offu. Teraz ja nie mówię o wszystkich, no bo są tacy, którzy są totalnie otwarci. A są tacy, którzy nie są. Nie wiem, pewnie mamy jakieś takie blokady, że być może nie wypada, że być może kto co powie na to, że ja coś zaśpiewam, wiesz, z wokalistką pop. Nie wiem. Chciałabym, żeby to zniknęło gdzieś tam. No bo to są takie sytuacje, Boże, mam więcej niż 1000 lajków na Facebooku, to jestem już taki mainstreamowy, że nie słucham już tego zespołu, nie? Ale wiesz co, ty mówisz, jak wymawiasz słowo mainstream, to mówisz to z obrzydzeniem trochę. Nie, ja sama nie mam obrzydzenia do mainstreamu, bo ja w nim jakby tkwię. Chyba bardziej w kontekście to powiedziałam takim, że... Ja żartuję oczywiście, ale muszę cię prowokować, wiesz, troszeczkę na potrzeby tej rozmowy. Jasne, oczywiście, zaraz to ci walę, że to jak to jest, że... Musi być mięso. No dobra, znaczy umówmy się, że bardzo często słowo mainstream jest używane z taką trochę negatywną konotacją, nie? Tak samo, że jak jest muzyka popowa, dzisiaj to się o niej mówi, że jest taka tam... Mimo tego, że teraz pop to jest, wiesz... No to już nie jest Michael Jackson, nie? Tak samo jak alternatywa, tak naprawdę. No, tak, wszystkie kierunki się rozlały, ale... To w takim układzie, czego ty szukasz, jeżeli sama siebie postrzegasz jako część mainstreamu, to czego ty szukasz w tej rzece, której temperatura ci nie pasuje? Wiesz, jak mi nie pasuje temperatura, to nie jest tak, że nie pasuje mi temperatura rzeki, bo jak już mówimy tak metaforycznie, no to wiesz, nurt muzyczny, to, że ja bym chciała sobie czasami jakby skubnąć tej alternatywy, czy nawet nie mówię, że w nią wchodzić, ale nie wiem, zaprosić Ralfa na płytę. To nie jest kwestia tego, że nie odpowiada mi temperatura, no bo ja bym chciała. Tylko to jest kwestia uprzedzeń, jakichś takich panujących ogólnie, wydaje mi się, wśród artystów, którzy są uznawani za artystów offowych. No, nie wiem, czy ja za daleko już nie zagalopowałam. A wiecie co, znaczy ja tak zupełnie prowokacyjnie, bo wy też jesteście słuchaczami, ale umówmy się, mało który słuchacz nagrywa płyty swoje, więc jesteście stosunkowo wyjątkowymi słuchaczami, ale wydaje mi się, że takie podziały siedzą kto wiecznie głębiej w głowach słuchaczy, a nie muzyków. Ja wiem. I że tu jest rów wykopany. No tak, ja się domyślam, że wiesz... Jeżeli jesteś artystą offowym, gdzie off ma, umówmy się, bardzo oddanych słuchaczy i też wymagających bardzo słuchaczy, no to musisz się liczyć z tym, jak każdy ruch jest mocno interpretowany, mocno oceniany i tak dalej. Więc ja też ich rozumiem. Jakby ja to bym po prostu chciała, żebyśmy wszyscy mieli do siebie szacunek, żebyśmy wszyscy po prostu byli otwarci. No to i żeby byłoby nie było, pięknie, jakby, tak. Żeby nie panowało takie pojęcie jakiegoś takiego obciachu, że nagram z tym, to będzie siara, mimo tego, że chciałbym z nim nagrać, bo go lubię i uważam, że fajnie śpiewa, ale no, co on powie, jak ja z nim nagram? A wydaje mi się, że można się tego pozbyć. No, wiadomo, że ja tego nie zrobię, no, jakby nie mam takiej mocy i takiej siły, ale cieszę się, że mam wokół siebie ludzi, którzy są podpowiedni tych uprzedzeń. Widzicie, to tak jak ktoś się oburzył, że ja przeprowadziłem z tobą rozmowę z Nergalem, że... No tak, to właśnie to było są, coś takiego to ze mną, że ja na przykład nie mogę porozmawiać z kimś, bo to... No tak, bo to jest jakby już takie... Sympatyczny kolega przecież. Bardzo sympatyczny. To jest jakieś takie spotkanie już tak dwóch różnych światów, że jakby to się nie mieści trochę w kumacji ludzkiej, nie? Że to jest, dlaczego tak? Że ale wydaje mi się, że w ogóle twórcy wszyscy powinni być otwarci tak naprawdę. No, na tym to polega chyba. Sztuka generalnie jakby wydaje mi się, że powinna się na tym opierać, no, żebyśmy wszyscy mieli
otwarte głowy i żebyśmy byli tolerancyjni, no. Żeby słuchacz miał otwarty łeb. No wiesz, no tylko jakby to, czy słuchacz będzie miał otwarty łeb, w dużej mierze zależy od nas, no. To my kształtujemy jakby, inaczej, mamy duży wpływ na to, jak się ukształtuje gust słuchacza. Aha, ale z drugiej strony ten gust słuchacza przekłada się, bo wiesz, akcja, reakcja. Nie no, to tutaj ja, ten, zależna... Ten impact też jest z drugą stronę. I teraz możemy zacząć się zastanawiać, jak duży wpływ na to, jacy jesteście, ma słuchacz. Gdzie on stawia te granice? Widzisz, jest, ja wszędzie to powtarzam i to jest takie też trochę moje motto, którym się kieruję robiąc muzę. Tata mi zawsze mówił, że gusta się kształtuje, a nie gustom się ulega. Mhm. Wiesz, jesteśmy w takim miejscu, że dostaliśmy taki dar od losu, że mamy jakąś grupę słuchaczy, jakąś publiczność, która obserwuje nasze kroki, która chce nas słuchać bardziej lub mniej. I jakoś, ty masz to pewnie za 200 osób masz na Instagramie. Kurde, 200 będzie, 200 będzie. To i zazdrosza. Wydaje mi się, że to jest taka moc, my sobie często nie zdajemy sprawy, ja myślę, ale wiesz, to, że nasz post dociera do jakichś tam tysięcy ludzi, to fajnie by było to dobrze wykorzystać. I teraz, gdybyśmy wszyscy, Boże, ja w ogóle mówię... Dawaj. Jest nieźle. Nie chcę się, wiesz, też, bo tu zaraz będą myśleli, że jestem jakimś filozofem w ogóle z koziej dupy, no a to nie o to chodzi. Jak wyjdzie źle, to skasujemy. No bo... Bardziej mi chodzi o to, że gdybyśmy wszyscy mieli otwarte łby, to nie ma szans, żeby nasz słuchacz nie miał otwartego łba. Wiesz, o co chodzi? Jeżeli będziemy ich przyzwyczajać do tego, że Ralf może nagrać duet z Nergalem, a Nergal może nagrać duet, nie chcę już hardkorowymi przykładami... Ze Shredder? Lecieć... Nie, ze Shredder, no jest. Już chyba nagrał z tego, co słyszałem, takie informacje. Nie, w sensie jak pokażemy, że to łączenie się światów nie jest złe, tylko jest fajne, że to jest ciekawe, że jakby my sami wynosimy z tego dobre rzeczy, no to nie ma, no to nie ma szans, no bo jak zaczną hejtować, wiesz, nie będą mieli w końcu do kogo uderzyć, bo wszyscy będą się... Każdy będzie otwarty, więc nie będzie żadnej alternatywy, wiesz, o co chodzi mi. Ja w ogóle też o to myślę, tak podsumowując już ten mój po prostu długi wątek, ja myślę, że to wynika z tego, że ja po prostu się wychowałam właśnie w tej muzyce niekoniecznie takiej przystępnej dla wszystkich i rozumianej przez wszystkich, bardziej offowej, a przeszłam do tej muzyki komercyjnej, którą bardzo lubię i z którą się w ogóle bardzo dobrze czuję, i, ale mam takie momenty, że chciałabym sobie wrócić do tego, w czym się wychowałam, a trochę te dzisiejsze realia mówią, dobra, stara, jesteś tu albo jesteś tu. Jakby nie ma tutaj przenikania się, no chyba, że jesteś wyjątkowym przypadkiem, mamy takich kilka w naszym kraju, ale generalnie to w ogóle fuck off, albo jesteś tu, albo tutaj, nie ma łączeń w ogóle. No ale to jest chyba tak naprawdę kwestia rozwoju, prawda, że to, że teraz jesteś bardziej, jak to powiedziałaś, w mainstreamie, to nie znaczy, że przyszłościowo nie pójdziesz w innych kierunkach. No, typu przykład zespół Lemon, prawda, tak. Oni gdzieś tak... wystrzeli bardziej szeroko, a teraz idzie to trochę inaczej. Też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że ja mam jakąś wielką potrzebę, wiesz, uciekania w alternatywę, bo wydaje mi się, że już nawet parasole, które wydałam w kwietniu, w marcu, są takim właśnie krokiem po prostu w trochę inną jakość, moim zdaniem trochę lepszą jakość niż te rzeczy z 2016 roku. Znaczy powiem tak, że ogromnie mi się podoba ta kompozycja. Podoba ci się, ja też bardzo lubię te piosenki. Ale nie miałaś coś takiego, że trochę się obawiałaś przed premierą, co to będzie, kurde, co powiedzą ci moi stali słuchacze. Bardzo i słusznie, bo komentarze były bardzo, bardzo różne. Im dłużej ta piosenka jest w internecie, tym jest jakby, im większe osłuchanie panuje, tym ona dostaje więcej szans od ludzi. Natomiast początki były bardzo groźne. No bo tak się zastanawiam, bo gdzieś tak wcześniej twój wizerunek był taki, że jesteś taka bardziej grzeczna, taka niewinniutka, a tutaj już zaczęłaś się pokazywać z takiej strony, no bardziej kobiecej, odważnej. I czy są osoby, którym to po prostu przeszkadza? Tak, bardzo, to bardzo, bardzo. Że nie mogą zaakceptować, że Natalia Shredder jest kobietą, prawda? Wiesz, też jakby ustalmy od początku, że taki wizerunek grzeczny, dziecięcy, który panował, taki bardzo ułożony, też nie do końca był jakby kontrolowany przeze mnie, no bo gdzieś ja się pojawiałam sporadycznie gdzieś tam w mediach, czy w klipach, ale tak naprawdę w jaki sposób cię pokażą, jakby cię maluję, wiesz, o co chodzi. Ja mogę sobie być walnięta, szalona
i tak dalej, a śpiewam balladę, wiesz, w sukience, no bo jak mam zaśpiewać balladę? I automatycznie wytwarza się tak. coś, co potem zaczyna, wiesz, mieć coraz większy zasięg. I ja się do dziś dnia spotykam z takimi komentarzami, naprawdę, że ludzie piszą, wiesz, ja wstawiam zdjęcie z wakacji. Gdzieś tam, jak mam zapozowane, jakieś z wakacji. I są komentarze właśnie, że Boże, gdzie ta skromna Natalka? Przecież taka była grzeczna w tych golfach, no. Chodziła. I teraz co? A to teraz stało? Ma taki strój kąpielowy. Bluzka i tu strój kąpielowy, no. Że jak śmienie w golfie być na plaży. No dokładnie. No Natalia. I że tak, i takie są komentarze. I sobie myślę, matko, to nie jest tak, że ja się tak bardzo zmieniłam. Po prostu... Jestem mniej więcej, jestem dłużej, więc jakby pokazuję więcej oblicz. Dojrzewam, to jest też kolejna sprawa. Ale ja nigdy nie byłam taka przesadzona. Ja nigdy nie miałam w sobie tyle takiej słodyczy jakby w jednym wyrazie, takiej, wiesz, płaskiej, tak jak trochę mogło się to wydawać. Ja zawsze byłam charakterna. No i teraz, i właśnie super. Tylko, że no właśnie... O Jezu, zaczęłam się. To powiedz mi, ile, ale tak zupełnie spontanicznie, no. Ile jest w tobie buntu? Nie ma. W ogóle się nie buntujesz przed niczym? No, dobra, przeciwko niczemu? Nie, buntuję się przeciwko wielu... Buntuję się. Powiedziałam spontanicznie, że nie ma we mnie buntu, bo jakoś on nigdy mi... Chyba nigdy nie wpływał na moją twórczość jakoś bardzo. Mhm. Ale jakiś sprzeciw jest w tobie? Właśnie to jest dobre pytanie. Jaki jest we mnie sprzeciw? Ale raczej takie są to prozaiczne rzeczy. W sensie, ja nie mam w sobie jakiejś takiej potrzeby, wiesz, nawoływania do walki o lepsze jutro, czy coś takiego w muzie. Tylko raczej piszę emocje pod tytułem smutek. W ogóle tak, smutek. No, smutek mnie najbardziej inspiruje. Nie bunt, tylko smutek. I ja też nigdy się nie miałam takiego okresu buntu w ogóle, jak dorastałam, czy coś, żebym była jakaś szalona i robiła dziwne numery rodzicom, to nie, jakby moje szaleństwo się objawiało w inny sposób. Ojej, czyli możemy się bać, że na przykład przemienisz się w taką Miley Cyrus, nie, że ten nie. bunt się obudzi właśnie, w pewnym momencie i później już... Nie, nie przewiduję tego właśnie. Jakoś tak czuję się taka stabilna ze sobą. Nie czuję, żebym to, wiesz co, to może, jesteś dobrą adresatką takiego pytania, bo przyszło mi do głowy... Kiedy się rozmawia z takimi osobami jak, nie wiem, Maciek Maleńczuk, Panasewicz, ktokolwiek, to oni bardzo często, czy nawet połowa sceny hip-hopowej, to ci ludzie bardzo często podkreślają, że ich paliwem, takim rakietowym paliwem, był jakiś bunt, sprzeciw, tak, było źle, jest. Trzeba, wiesz, coś dobrze, nie? I zapytani, czy poproszeni o komentarz, co się teraz dzieje na różnych scenach, to co wpływa na tą scenę, tak kolejna fala i kolejna, no bo każde takie pokolenie może być falą, to te same postaci, trochę generalizuję i upraszczam oczywiście, ale generalnie mówią w ten sposób, że ci młodzi to już w ogóle mają wszystko w dupie, nie? Bo wszystko mają, nie urodzili się w Polsce, nie urodzili się w PRL-u, urodzili się w Europie, są obywatelami świata, mają pełne brzuszki, mają internet, mają wszystko i jak gdyby, i za przeproszeniem, pieprzą głupoty. Okay. To wiesz, jest takie podejście, nie? To wywołana do tablicy potrafiłabyś im coś odpowiedzieć? Wiesz co, ja w ogóle przede wszystkim mogłabym tutaj zacząć od tego, że moją największą inspiracją, zawsze o tym mówię, jest zespół Coldplay. I wiesz, za co najbardziej lubię Coldplay? Za taką łagodność przekazu ich. No. To znaczy, że ja słucham tej muzyki, nawet jeżeli spotykałam się z opiniami, że to jest depresyjna muzyka i że nie powinno się tego słuchać, bo po prostu się pójdzie, powiesi. To ja właśnie czuję dokładnie jakby to, co oni przeżyli. To są, wiesz, chłopaki z dobrych rodzin. Oni skończyli dobre szkoły. Wszystko było w porządku. Jakby jedyne emocje, które kierują nimi, jeśli chodzi o sztukę i o pisanie muzy, to jest miłość albo rozczarowanie, ale to są jakby emocje typu serce, ale wiesz, co jest fajne, bo o ile się nie mylę, to u genezy powstania tego zespołu, wiesz co leżała chęć. My się zorientowali, że chłopak z gitarą na scenie to ma jednak trochę większe szanse, nie? U koleżanek. No i tutaj jest piękna historia. Poszli, tak, Ralf, tak jest?
że chłopak z gitarą ma być. Ja właśnie nie umiem grać na gitarze, ale cały czas sobie obiecuję, że w końcu siądę i zacznę na tej gitarze grać. Ale to spokojnie, to jakby ty masz wszystko to, co jakby wiesz. Nie potrzebujesz gitary. Hmm. Ale ja bym chciał jeszcze ten element taki dorzucić, nie? Ale to jest na przykład takie podejście, jakie ma wywołane przez ciebie Coldplay. Znaczy, jeśli to jest ich podejście. Mam mega szacun do Nirwany, nie? Jakby ekstra. I ja czuję ten bunt i lubię sobie włączyć Nirwanę raz na jakiś czas i jest w ogóle spoko. Ale przez jakby większość mojego życia towarzyszy mi Coldplay, bo ja wcale nie uważam, że musisz, wiesz, żyć po prostu, nie mieć dachu nad głową i głodować przez 2 tygodnie, żeby emocje były równie intensywne jak wtedy, kiedy ktoś ci złamie serce. No jakby ja nieraz mówiłam o tym, że dla mnie jakby takie sercowe sprawy i sercowe potrzeby są, jakby grają tak dużą rolę i są tak znaczące i tak ważne i ja tak bardzo przeżywam wszystko, co się dzieje jakby w tych takich intymnych strefach duchowo-sercowych, że ja naprawdę nie potrzebuję innych bodźców. W sensie to jest dla mnie tak mocne i tak inspirujące, że nieraz to mówiłam, że choćby mi się życie waliło, ale pod kątem, nie wiem, finansowym, zawodowym, każdym, ale jakby w sercu byłoby spoko, to ja będę szczęśliwa, naprawdę. Mhm. I na tyle dużo to ma na mnie wpływ, że absolutnie wystarczają mi takie inspiracje po prostu. A która płyta Coldplay jest twoją ulubioną? Nie mam płyty ulubionej, wiesz? Bardzo często ludzie mówią, że wiesz, uwielbiają wszystkie pierwsze, X and Y, bla, bla, bla. A no to jest akurat moja ulubiona. Tak? Bardzo lubię, ale ja chyba bardziej utworami opisuję. I też czyli mam tak, jednak że... streaming. Nie. Ja mam wszystkie, nie mam wszystkie płyty, tylko jakby na każdej mam swoje perełki, no. I też nie wiem, czy lubisz ostatnie płyty, które oni wydali, bo też wiem, że ludzie hejtują, a ja bardzo lubię. Ja nie hejtuję. No, o to chodzi. Jest taka piękna piosenka, nie pamiętam, na której jest płycie, Warning Sign, kojarzysz? Czy to jest na X and Y, czy to jest na kolejnych? Chyba nie jest to na X and Y. To jest przepiękna, jest nie bardzo wiem, mało znana. No dobra. Jest? Chyba jest, ale nie wiem. Jezu, przepraszam. Albo jest nie wiem, na Russian Blood, też nie wiem. Dobra, też nie będę teraz, bo nie coś powalę. Ale w ogóle Coldplay jest dla mnie taki, że jakby pomaga mi na smutek, na szczęście, na wszystko. Jak w ogóle totalnie to kupuję. Mam wrażenie, że po prostu my z Chrisem Martinem mamy chyba jakąś cząstkę duszy tę samą. Bo coś mamy w głowach. Ale byłaś na Coldplay? Tak, no spóźniłam się bardzo, bo grałam koncert, ale zapitalałam po prostu z tego swojego koncertu, na szczęście pod Warszawą. Mm-hmm. I jak klok sleciało, to ja biegałam na Stadion Narodowy. Super. A to ty? To ja byłam. Okay. Drzwi, ja mówię, ups. A czego ty w muzyce nie cierpisz? Jakiej muzyki nie cierpisz? Albo... Jezus, nie cierpisz, to jest takie, wiesz... No takie intensywne uczucie, no ale... Nie, to tak nie mam, nie cierpię. A to co cię denerwuje w muzyce? Wiesz, mam takie muzyki, co nie słucham, nie? Czyli? No nie słucham disco polo. No wiesz. Nie słucham. Nie słucham też chyba takiej muzyki krzyczącej. To mnie trochę męczy, tak jak czyli... mówię. A mój brat na przykład lubi. Czyli nowa płyta Behemota raczej. Jeszcze nie sprawdzałam, mam zaległości. Muszę. Ona zrobić. Jest i tak soft z tego, co mi... Tak? No soft to jest rockowa. No, jakoś tak bardzo lubię melodyjność w muzyce. A tak no to Behemot się powinien spodobać akurat. Tak? To może ja tak średnio się orientuję w tej muzie, ale bardzo szanuję Nergala, mimo tego, że nie za bardzo kojarzę twórczość, ale szanuję go. Wiesz, on może mieć tak z tobą. Musisz być tego świadoma. No, mam nadzieję, kiedyś się spotkaliśmy na openerze tam. Słuchaj, a czego ty szukasz w sztuce? Czy mógłbyś sprecyzować pytanie? Jakich emocji, jakich treści, jakich rozrywek? Ale jako odbiorca w sensie? Tak. No bo przecież jesteś odbiorcą też. No to jasne. Inaczej, wiesz, byłabyś protezą człowieka. Kiedy się boję, że ja w ogóle tak pretensjonalnie wyjdę i tak, wiesz, banalnie w tym wszystkim, ale czego szukam najbardziej? No. To no, wzruszenia szukam najbardziej. Aha. W sensie a na przykład, jeżeli jest film, książka, serial? To co? To co cię wtedy, co musisz w nim znaleźć, żebyś stwierdziła, że to jest zajebisty serial, że to jest świetna książka? Chyba nie oceniam według jakichś punktów. Po prostu albo coś mnie porwie, albo coś mnie złapie, albo nie. No jakoś to chyba tak raczej prosto działa. Ale wzruszenie jest na pierwszym planie. Nie no, zdecydowanie. Zdecydowanie wzruszenie. A jeśli chodzi o serialo-filmy, bo książki też lubię, jak mnie wzruszają. A seriale i filmy, oprócz tego kurde wzruszenia po prostu, jak zwykle, to też bardzo lubię... Kiedy nie mogę się oderwać. Lubię to uczucie, kiedy nie mogę się oderwać. Takie, że
wiesz, nie mogę pójść zrobić siku po prostu, bo... I zarywasz noce. Tak, no, bo się boję, że coś przegapisz, coś mnie ominie. Mm-hmm. I w sumie w musie też to jest spoko, nie? Że jakby nie możesz się dorwać. Kiedyś, ja mam takie fale, że wpadają mi czasami w ręce piosenki, utwory, czasami płyty, że jak się dorwę, to ja po prostu to wrzucam i to ze mną jest przez jakiś taki dłuższy okres czasu. I tak miałam z Perfect Ruin utworem, że jak zaczęłam go słuchać, to słuchajcie, jakby pod pretekstem pojechania po mleko do sklepu, który jest 5 minut obok, jeździłam przez 2 godziny w kółko, po prostu wszystkie ronda zaliczałam i słuchałam w furze tego utworu, nie? Więc to jest po prostu kwestia takiego porwania, takiego zapomnienia w tym wszystkim, jakby to chyba lubię najbardziej. No i to wzruszenie. Natalia, a jak ty się czujesz, jak paparazzi naruszają twoją prywatność i później widzisz jakieś zdjęcia, z momentów nawet, w których nie podejrzewałaś, że tam mogą być paparazzi. No to w ogóle zawsze, najczęściej tak jest, że nie podejrzewam. Bo nie jesteś z tych, które umawiają się na ustawki, żeby być w nowym, numerze party. Że to jest w ogóle chyba coś, co najbardziej mnie boli w tych komentarzach, że ludzie piszą, nie powinno się czytać, ale jednak się czyta, że to na pewno było ustawione. No bo kto by tutaj wpadł na to, że on tutaj w tej knajpie... Właśnie ja nie wiem, kto by na to wpadł. Przysięgam, że ja nie mam pojęcia, jakby skąd ci ludzie mają takie informacje. Nigdy w życiu nie zadzwoniłabym, żeby sobie ustawiać jakieś sesje. Nawet nie wiem, do kogo się w ogóle dzwoni w takie kwestie. Jakby nie potrafię tego zorganizować. No jak to, do Pudelka. Nie potrafiłabym tego zorganizować. Po drugie, no naprawdę, co jest przyjemnego w tym, żeby ktoś ci robił zdjęcia, jak jesz obiad, no i albo ci kręcił wlatują, filmiki. Wlatują ci. Albo kręcił filmik, to w ogóle już jest po prostu obrzydliwe. Ja w ogóle 2 lata temu gadaliśmy nad nim, czy nie, być może nie poruszaliśmy tego tematu, ale kiedyś mnie w ogóle pytano gdzieś tam o to w wywiadach i ja wtedy w ogóle totalnie nie wiedziałam, co to znaczy. Bo wiadomo, że jak wychodzisz sobie z jakiegoś studia śniadaniowego, to tam stoją ludzie, jakby ja to traktowałam trochę jako tego paparazzi. Ale jesteś wtedy ładnie zrobiona, umalowana. No tak, ale to jest taki naturalny, to jest trochę element twojej pracy, no bo wychodzisz z wywiadu, ale w sytuacjach tak bardzo prywatnych, gdzie kompletnie się nie spodziewa, że ktoś może ci zrobić zdjęcie. Mało tego, że wiesz, że takie zdjęcie to nie jest zdjęcie ciebie z lodami, tylko to jest zdjęcie, które może wywołać duże zamieszanie, no to z czymś takim spotkałam się po raz pierwszy i szczerze jest to bardzo przykre, bardzo niesmaczne, kiedy to już nawiesz. Ja się przeprowadziłam przez to, że na moim osiedlu robili mi zdjęcia po prostu podczas tego, jak jem sobie naleśniki, no i komentarze ludzi, że ustawka, więc dosyć, więc po prostu zmieniłam miejsce zamieszkania, żeby te sytuacje... To może lepiej o tym nie mówić, że zmieniłaś miejsce zamieszkania. No, Warszawa jest tak duża, że to już byłoby szczyt po prostu. Tam mnie już nie znajdziecie, gdzie jestem teraz. No może lepiej powiedzieć, żeby nie fotografowali. Dokładnie tak, dokładnie tak, ale ja na przykład strasznie niesmaczne było dla mnie to, jak właśnie wyszły takie zdjęcia byłej wokalistki 2+1, takie naprawdę, to już tutaj... Ja pamiętam to, po prostu dla mnie to już było przekroczenie jakichś granic, właśnie pokazanie takiego smutku. Ja nie wiem, jakie to, co trzeba mieć, żeby po prostu chcieć oglądać coś takiego i... Wiesz co, ja właśnie a propos tego, co mówisz... Gdzie są granice? Czy nie jest właśnie, czy nie będzie tak naprawdę coraz gorzej? Bo tak naprawdę wszyscy z nas mają telefony i czasami... Jak mówić szczera, to no. Ja już mam takie schizy bardzo poważne, że jak... wyciąga się, wiesz, w moim towarzystwie, jak jestem, nie wiem, w galerii handlowej, czy gdziekolwiek indziej, ja widzę po prostu podejrzanego osobnika, który trzyma telefon, to naprawdę jakieś takie lęki mnie napadają. Mówię, kurde, no wiesz, a to jest tak, że nieraz jesteś niewyspany, źle wyglądasz, nie wiem, masz dziurę na tyłku. No Natalia, jakby... ty źle wyglądasz. No oczywiście, że tak i to wielokrotnie, no i... czy nawet na przykład ostatnio gadałam ze znajomymi, z którymi na jakimś zdjęciu też byliśmy, spacerowaliśmy gdzieś, też nam zrobili fotkę. I sobie tak rozkminialiśmy, kurczę, jakby życie składa się z tak różnych sytuacji, a co gdybym, nie wiem, na przykład pokłóciła się z kimś bliskim w tym momencie, nie wiem, stanęlibyśmy na ulicy, zaczęlibyśmy się kłócić, ktoś by nagrał z tego filmik, no to są... No to wspaniały materiał. To jest materiał, który by się przepięknie klikał, tylko wiesz, jakim kosztem, no. Nie wiem, ja bym nigdy w życiu nie zrobiła drugiej osobie takiej krzywdy, nigdy, nie mam w sobie absolutnie takich pokładów, jakby złej energii po prostu, żeby chociażby nawet zostawiać hejty w internecie, nigdy tego nie robiłam, więc takie coś to już jest dla mnie totalnie przeginka pały. No nie wiem, no wiesz, ale co ja mogę gadać w ogóle i co. Ale ciężko ci zrozumieć osoby, które kochają to, które na to liczą. No w ogóle bardzo często się też zdarza, że wiesz, ja wchodzę, na przykład widzę, że jest takie zdjęcie, mówię, matko, nie no, pewnie ludzie zhejtują, że ktoś mógł zrobić takie zdjęcie, no co oni, o Boże, o, z rana to już nie taka ładna, idą w to dalej.
I ty, czyli widzisz, no to się, co, gdyby im się to nie klikało, gdyby oni nie zarabiali na tym hajsu, no to przecież takie rzeczy by nie było. Ja mam sprawę sądową z portalem. Z portalem, z gazetą pewną i ona się toczy i... Myślę, że nie jesteś jedyną osobą, która... Właśnie to jest ciekawe, bo bardzo wszyscy się non-stop sądzą, tylko o tym się nie mówi głośno. Mm-hmm. Później się pojawiają takie oświadczenia i przeprosiny, które się coraz... Ja w ogóle złożyłam sprawę dawno temu i od tamtej pory to mogłabym złożyć jeszcze z 30 takich samych po prostu, no bo to... Ja nie wiem, jak z tym walczyć, no chyba się nie da. A jak patrzę na taką biedną Rianę, która nigdzie nie może wyjść po prostu, bo tu ją to z każdej strony fotografują. I ja wiem, że ja mam schizy, mimo tego, że nie było tego aż tak dużo, a już coś dziwnego się dzieje w mojej bańce, no to co ona musi mieć w tej głowie, słuchajcie, to ja nie wiem. A jakieś niebezpieczne zachowania od fanów? No, też się zdarzały. Jakieś takie śledzenia właśnie, że gdzieś tam się udało im się jakby dojść do tego, w jakich dzielnicach ja mieszkam, mniej więcej na jakiej ulicy i wiesz, po nocach na jazdy, no to zdarzały się takie sytuacje. No to jest takie dla mnie najbardziej przerażające. No, to jest creepy. Gdybyś zaczynała jeszcze raz. No. Wiesz, tak jak czasami Bozia daje drugą szansę każdemu, to zdecydowałabyś się na taki ruch zapewniający jakąś taką absolutną anonimowość? Wiesz, występujesz, nie wiem, w masce, pseudonim, nikt nie wie tak naprawdę, jak wyglądasz, nigdzie nie publikujesz zdjęć, nigdy w ten sposób nie jesteś już fotografowana, bo... Trzeba by ciebie skojarzyć. No, Artur, popatrz, jakby się to zmarnowało. Nie. Jesteś kochany. Aha. Wiesz co, chyba mój wizerunek jakby ma... Wiesz, zarabiała, złe słowo, ale może dobrze, że go użyłem. Zarabiałaby tylko muzyka. Ona by tylko funkcjonowała w przestrzeni publicznej. Głos. Ja wiem, o czym mówisz, ale nie. Taki trochę kasus radiowca, nie? Że każdy jak gdyby po głosie rozpoznaje, ale jakbyś zobaczyła, jak duży jest Piotr Baron, to byś się zdziwiła, nie? Ja chyba się w ogóle jakby spełniam się w takim opakowaniu, jakby tak jak podaję to teraz, tak jest dla mnie okej. Okay. Mhm. To wiesz, sposób zachowania na scenie, klipy, czy to, że ja po prostu lubię być sobą śpiewając, też zauważ, że ja raczej wyglądam też na co dzień podobnie do tego, jak wyglądam na scenie. No, nie chodzę w sukienkach i w jakichś niewygodnych stylizacjach, ale generalnie nie zmieniam się mocno. Mhm. I to jakby ten sposób mi akurat odpowiada, to znaczy myślę, że gdybym nie była sobą i bym, nie wiem, nie byłoby mnie w ogóle, nie byłabym widoczna albo bym bardzo mocno się zmieniała, no to mogłabym się nie czuć po prostu dobrze. Już ja miałam opcję wyboru, myśmy się zastanawiali nad tym, czy ja chcę być pod swoim imieniem, nazwiskiem, czy chcę mieć pseudonim, jakby były takie dyskusje, ja pamiętam to, że jakby ja też rozkminiałam, bo szukałam jakiegoś tam sposobu na to, jak mogłabym siebie dać. To mimo tego, że były rozmowy, to ja od samego początku czułam, że ja po prostu chcę być Natalią Shredder, że chcę mieć swoje, wiesz, rozpuszczone włosy i mieć wpływ na to, jak wyglądam, mieć wpływ na to, jak będę się ubierać i to było dla mnie ważne, więc to, co mnie spotyka teraz, czyli ten hałas, taki szum w ogóle dookoła, który chyba mam nadzieję, że już trochę opada, bo ten taki moment kulminacyjny mam wrażenie minął, to wciąż jeszcze jest taka cena, którą ja jakby mogę zapłacić, nie? Za to, żeby móc być na scenie taka, jaka chcę być, no, jaką chcę być. A co myślisz o takich tworach, produktach showbiznesowych? Że ktoś jest kreowany, bo ty mówisz, że jesteś autentyczna, że jesteś sobą w tym, ale pojawiają się takie właśnie twory. I czasami wydaje mi się, że no, u nas w Polsce jest to na dosyć niskim poziomie, ponieważ no, nie ma takiego może zaplecza, który to może robić, ale... Widzisz w tym sens tak naprawdę? Wiesz co, ja bardzo też myślę, że to słowo produkt jest też często nadużywane, bo ja nieraz usłyszałam już na temat swoich znajomych z branży, że to są produkty, a znam ich dobrze i wiem, jak bardzo pracują na swoje nazwisko, na swój pseudonim, ile sami w to wkładają, mimo tego, że oczywiście pracuje też masa innych ludzi, to oni sami też wkładają w to dużo pracy, a ocenia się ich źle. Ale jest też cała masa takich postaci, jak mówisz ty. Wiesz co, nie wiem. Jakby ja w ogóle staram się chyba tego nie oceniać. Niby dla każdego jest miejsce, wiadomo. Jakby każdy będzie miał swojego słuchacza ostatecznie. Ja nie słucham ludzi, którym nie wierzę po prostu. No, ja mam wrażenie, że prawda jest taką wartością, która przejdzie przez każdy ekran, przez każdy radioodbiornik. Ludzie wbrew pozorom naprawdę mają dobre intuicje. I jeżeli disco polo będzie coś śpiewane prawdziwie, jeżeli gość, który to śpiewa, to
totalnie w to wierzy, w ogóle kocha to i uważa, że to jest ekstra, no to ludzie będą tego słuchać. Myślę, że są też artyści disco polo, którzy nie są wiarygodni i nie powodzi się Sławomir tak niby jest gdzieś tam kreacją, no ale gdzieś to kupiło. To inaczej, Sławomir, to jest... on to wymyślił sobie, ale nie sądzę, że nie sprawia mu to fanu, wiesz, i że robi to tylko i wyłącznie dlatego, że jest z tego kasa. Ja myślę, że on się totalnie w tym realizuje i spełnia, dlatego jest też taki sukces tego projektu. A który z gatunków muzycznych, twoim zdaniem, jest popularniejszy w Polsce? Najpopularniejszy? Tak. Albo który jest popularniejszy? Disco polo, czy rap, czy hip-hop? To jest dobre pytanie, bo w ogóle jak zapytałeś, który jest najpopularniejszy, to pomyślałam o tych dwóch. No właśnie. Myślę, że disco polo. Mimo wszystko? Myślę, że jakby bardzo duża część ludzi się nie przyznaje, że lubi, a lubi. Mhm. No nie wiem, no, chciałabym wierzyć, że rap, ale myślę, że disco polo. A mówiliśmy sobie o tak zwanym mainstreamie, mówiliśmy o takiej alternatywie, którą nazywaliśmy OFEM i sobie jakoś tam rzuciliśmy światło i to trochę na mainstream, trochę na tego OFA, że jest taki, a nie inny. Mówię o gatunku, a nie o festiwalu. Pozdrawiamy Artura. Wiesz, funkcjonują takie gatunki, o których, z których wypada się nabijać, jakim to na przykład disco polo. No tak, tak, tak. A istnieją też takie gatunki jak hip-hop, jak rap, które polaryzują mocno. Polaryzują w taki oto sposób, że albo ktoś, i znowu upraszczam i generalizuję, albo ktoś tylko słucha tego hip-hopu, albo nawet nie sprawdzić, co w nim pisze, bo jest przekonany, że tego nie cierpi, nie? Ale z drugiej strony też mam takie poczucie, że ten odbiorca już hip-hopowy jest taki bardzo... To jest ten model odbiorcy, który narzuca i egzekwuje swoje oczekiwania od artystów. Chyba najbardziej, w największym stopniu. O tym mówiliśmy gdzieś na początku rozmowy, ale może warto do tego wrócić. Ty to też tak oceniasz, jak patrzysz na te gatunki, będąc, siedząc, tak jak to powiedziałeś, w mainstreamie, masz taki kokon bezpieczeństwa, że to cię nie dotyczy, takie oczekiwania wysokie od odbiorców? Wiesz co, chyba oczekiwania są zawsze. Ja niezależnie od tego, co zrobię, w jakim kierunku pójdę, ja czuję, że jestem oceniana, więc to nie jest tak, że to mnie omija, ale na pewno odbiorca na przykład hip-hopowy, z moich obserwacji, no bo ja jakby nie siedzę w tym, więc też nie dużo wiem, ale z moich obserwacji widzę, jak bardzo krytyczny jest słuchacz właśnie hip-hopowy, jak bardzo wymagający. Na pewno dużo bardziej wymagający niż mój słuchacz, no bo też wydaje mi się, że pojęcie właśnie muzyki hip-hopowej jednak ostatecznie jest szersze niż to pojęcie muzyki, to rap, hip-hop. Rap chyba, tak? Bo hip-hop to jest chyba jakoś tak szerzej, że rap to muza chyba, tak? A hip-hop, że szerzej. No więc ten rap, odbiorca rapowy. Też chyba jest taki, ja mam takie wrażenie, też może być mylne, że jest chyba właśnie trochę bardziej zbuntowany niż mój odbiorca. Ciężko powiedzieć, wiesz. Chociaż to różnie bywa, wiadomo. Więc zależy, gdzie ucho przyłożysz, nie? No tak. No tak, dlatego właśnie, kurde, ja się tak nie znam za bardzo na tym. Na pewno jest bardziej wymagający niż odbiorca disco polo, no to jakby bank. Ale to chyba nie odkryłam Ameryki. Ciężko, wiesz. Ja myślę, że tak. A ubiałabyś, gdybyś dostała propozycję zagrania w filmie, zagrania, nie wiem, Szazy albo jakiejś gwiazdy disco polo, umiałabyś to wejść? Ale znalazło się. Byłoby to ciekawe na pewno. Wiesz, ja mam jakieś takie marzenie zagrać w filmie kiedyś. Gdyby to była spoko rola, dobrze ciekawie napisana, to chętnie bym spróbowała. Jasne. A czy zdajesz sobie sprawę, jak ogromna siła jest, myślę, w tobie tego, właśnie, że masz takie ogromne wsparcie też od swojej rodziny. Tak, bardzo. Że tak naprawdę to nie jest takie, nie wiem, popularne, czy takie często spotykane, że jest to takie zaplecze, ten taki fundament. No ja myślę, że to jest w ogóle jakby, wiesz, połowa tego, że ja się znajduję w tym miejscu, w którym się znajduję, co najmniej. Mhm. W sensie właśnie te fundamenty, o których mówisz, moja rodzina, moi rodzice, są po prostu najlepsi na świecie i... Rodzeństwo też, bracia, z którymi jesteś bardzo blisko. Tak, dwóch braci i siostrę mam też. Mm-hmm. My się w ogóle wszyscy bardzo trzymamy, nie tylko ta najbliższa moja rodzina, rodzice, rodzeństwo, ale w ogóle też jakby cała taka ekipa moja szalona, kaszubska, to po występach, po jakichś takich ważniejszych sytuacjach muzycznych, zawodowych w moim życiu,
ja czuję, że oni są ze mną, że mnie wspierają, wiesz, babcia przyjeżdżała na odcinki Tańca z Gwiazdami, mimo tego, że tak ją bolą nogi, że nawet za bardzo na zakupy nie wychodzi, a przyjechała do Warszawy, gdzie to jest, wiesz, 6 godzin drogi, żeby to, zobaczyć wnuczkę na parkiecie. To dodaje takiego jeszcze większego powera, prawda? Naprawdę, to jest, ja wiem o tym, totalnie wiem, że to jest moja największa siła, to, że ja mam ich i że, i że jakby mam te wartości, których rodzice mnie nauczyli, które mi wpoili za dzieciaka. Jakby czuję, że to jest po prostu tak bardzo ważne i tak bardzo istotne i tak bardzo teraz się odbija też na muzyce, którą ja tworzę. I też pewnie dlatego nie ma w tym buntu, no bo ja zawsze czułam, że rodzice mnie kochają, że jakby, że jestem ważna, że jestem potrzebna, że zawsze będę miała duże wsparcie, że są moi przyjaciółmi. Ja za bardzo nie miałam na co się buntować, bo po prostu ja byłam kochanym dzieckiem. Potem dostałam jeszcze takiego szczęśliwego kopa od losu, że mogę być tutaj, gdzie w tym miejscu, w którym jestem. Że jakby zgrzeszyłabym, gdybym się buntowała jakby na życie, no, bo nie mam na co się buntować. Tak, wiesz, z jednej strony jest taki mechanizm buntu, a z drugiej strony jest taki mechanizm podkreślenia swojej tożsamości. Tak, jeżeli się... Często jest tak, że w miejsce buntu w młodym wieku wchodzi takie podkreślenie, że nie wiem, no i na przykład Kaszuby, wiesz? No tak, tak. No to widzisz. Wiesz, że tutaj będę napinała teraz muskuły, bo ja jestem z Kaszub, to jest moja odrębna kultura wręcz, zupełnie inny język, bardzo autonomiczny. Oglądałaś Kamerdynera? Jeszcze nie. Jeszcze cały czas nie. A dyskutuje się u ciebie w niedzielę przy stole przy Rosolo o tym filmie? Ktoś... Z dawno nie byłam przy stole przy Rosolo. No dobra, ale niestety, to taki zwrot retoryczny. Tak, no bo wiesz co, rodzice moi widzieli już, więc się z nimi kontaktowałam w sprawie tego filmu. Sama widziałam zwiastuny. Jest to dla mnie bardzo urocze, jak się aktorzy uczą mówić po kaszubsku i ja, wiesz, jako kaszubka słyszę ten akcent. Odrzuć. Że mogli jednak zadzwonić nie, i się skonsultować. Bardzo się wszyscy nie wiem, tam były jakieś konsultacje z tego, co wiem, jest jakby spoko. Bardzo się wszyscy cieszyliśmy z tego, że ten film powstaje. Cały czas ta przyjemność obejrzenia, nie wiem, czy wy widzieliście. Ja właśnie nie, ale jestem bardzo ciekawa akurat twojej opinii. Kurde, nie wiem, jeszcze nie wiem. Ja widziałam tylko zajawki i na pewno się wybiorę do kina. W najbliższym czasie jeszcze mam zaległości takie kinowe duże dość, więc chętnie się udam. Natalia, powiedz mi, czego ty się tak naprawdę boisz? Wiesz co, boję się... chyba się najbardziej boję tracenia ludzi. Takich najbliższych, to jest taka największy mój strach. No. W sensie tego naturalnego procesu? Tak. No, to jest takie, co mi tak, jak coś mi spędza sens powiek, to najczęściej takie rozkminy głupie, po prostu się głupie i takie nieuniknione też, no, wiadomo. No to wszyscy raczej się tego boimy. No tak, wszyscy musimy być na to niestety gotowi. No, bo ja sobie zauważyłam, że sobie radzę z takimi rzeczami mniejszej wagi, z jakimiś takimi niepowodzeniami takiego życia codziennego. Mimo tego, że oczywiście wszystko mnie dotyka, to ja chyba mam w ogóle taki system, że ja to wszystko przyjmuję, zbieram. Raz na jakiś czas muszę to wyładować w jakiś sposób, ale generalnie to dźwigam. I takie rzeczy, właśnie takie procesy nieuniknione, które wiem, że pewnego dnia przyjdą, chyba są takie najbardziej przygnębiające dla mnie. Bo ja wiem, że wszystko inne jesteśmy w stanie gdzieś tam przeskoczyć, wszystko jesteśmy w stanie jakoś obejść, pokonać, poradzić sobie z tym, a jednak to nastąpi i to jest najbardziej przykre. Ale są to też bardzo prawdziwe elementy w życiu. Pomimo tego, że się ktoś może tego bać, to jednak taka jest prawda i to tak jest. A ciężko jest znaleźć miłość teraz? Nie, chyba nigdy nie jest ciężko. W sumie, jak się z Natalią Schroeder. Nie, w ogóle nie. Totalnie nie. Oj, Natalia. Słuchaj, na miłość zawsze jakby musi być odpowiedni czas, no. To ja odpowiem na twoje dwa ostatnie pytania. Na miłość boską bój się Boga. Okej. Okay. Masz i miłość, i strachy. Tak. A my się widzimy zaraz po płycie. O, no, w kwietniu. I trzymamy ogromnie kciuki. Dzięki. Myślę, że nas zaskoczysz. No, mam nadzieję taką bardzo. Dziękuję, bardzo było mi miło, panowie. Bardzo dziękujemy. To było Dwa Światy. Już. Yes.